W dzisiejszym odcinku będę używał radaru do tego, żebym wiedział, gdzie jest szeryf. Ewela nie będzie miała zielonego pojęcia o tym, że znam jej lokację, ale czy uda mi się wygrać grę, oglądajcie do samego końca. Także jak widzicie tutaj, w tych osobach gdzieś ukrywa się Rafał. Także 3, 2, 1, wszyscy rozbiegają się. Także widzowie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będę używał właśnie bardzo ciekawej rzeczy do tego, żeby wygrać grę. No i zaczynamy zabawę. A wy oczywiście na samym początku też wpisujcie kod w sklepie Ewela. A jak chcecie zagrać na tej mapie, to pod spodem w opisie zostawimy wam kod. Ewela nie ma zielonego pojęcia, co ja dzisiaj dla niej przyszykowałem. Ale w sumie, słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł na kolejny odcinek. Tak, żeby odwrócić to wszystko. Chodzi dokładnie o to, że to, co zobaczycie, to po prostu zastosuję to dla wszystkich, ale jeśli chcecie taki odcinek, musicie koniecznie zostawić łapę w górę. I oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonem. Ja wam tylko chciałam powiedzieć tyle, że wbrew pozorom, to te odcinki nie są wcale takie łatwe. Ale jak widzicie, dzisiaj mam też bardzo trudnego skina, bo bardzo tutaj zlewam się właśnie z bambikami. Także mam nadzieję, że Rafał nie zauważy mnie i jakoś przypadkiem ja go wyeliminuję. Ja teraz schowam się na chwilę i pokażę wam pewną rzecz. Słuchajcie, gdy wejdę sobie tutaj, mam bardzo ciekawą rzecz w sensie, to jakby opis tego wszystkiego, co tu się dzieje. Nie mogę mówić dosłownie, bo Ewela mnie słyszy. I jak możecie zobaczyć, tutaj, w tym miejscu, zgadnijcie, kogo my tu mamy. W dzisiejszym odcinku używam właśnie takiego tajemniczego urządzenia, które pokazuje mi właśnie... Sami sobie dokończcie. Patrzcie się, nie wiem, co tam Rafał gadał, bo go tak szczerze nie słuchałam, ale patrzcie się, jaka tutaj jest dobra kampa na wyszukiwanie, także to mi się podoba. I jeszcze tutaj przypomniało mi się, że w ostatnim odcinku właśnie na zamku Rafał mnie trollował. Miał jakieś ukryte komnaty, także ja teraz sobie zrobię tak, że przejdę sobie po całym tym zamku i zorientuję się, gdzie co jest, bo naprawdę tu jest dużo, dużo przejść i komnat. Ja oczywiście muszę się upewnić, gdzie jest Ewelina i w sumie to dzisiaj będzie bardzo trudne. Także widzowie, ogółem wszystko polega na tym, że ja muszę wyeliminować aż 45 osób. W sensie ma zostać na liczniku 5 osób, wtedy wygrywam grę. Także Ewela musi zrobić wszystko i ona ma 25 minut na obronienie swoich mieszkańców. Ja już mam pierwszego fraga, także trzymajcie za mnie kciuki. No to powiem wam, że jest grubo, bo ja w ogóle nic nie słyszałam i zobaczcie, co teraz odkryłam. Tak jak mówiłam, tajemnicze komnaty, ale mam nadzieję, że może Rafał nie wie o niej i nie wie o istnieniu tego. Rafał, czy ty masz jakieś tajemnicze komnaty? Czy ty wiesz o tym? Tajemniczych komnat nie mam, ale mam pewne umiejętności, które pozwalają mi właśnie na przykład na takie rzeczy. Więc oni na pewno będą teraz, no, zastanawiali się, o co tutaj chodzi. Ej, słyszałam to, Rafał. Ja to słyszałam tutaj gdzieś ciebie. Ja w dzisiejszym odcinku się ciebie totalnie nie boję, bo jestem, można powiedzieć, nieśmiertelny. W sumie to też by był fajny pomysł na odcinek. Dobra, zróbmy sobie może w ten sposób. Zejdźmy sobie. Tobie się tylko tak wydaje, że jesteś nieśmiertelny. Ja postaram się wygrać. W ostatnim odcinku w ogóle poświęciłam kilku moich, ale dzięki temu udało mi się wyeliminować Rafa. Także dzisiaj sobie może też tak zrobimy, ale no zobaczcie, ten zamek jest mega wielki. Ej, słyszę strzały, tylko tu jest tyle tych komnat. Ja już używam dodatkowych rzeczy. Dobra, jak widzicie teraz na minimapie, pewna osoba się przemieszcza w pewnym kierunku. Także mamy, można powiedzieć, łatwiutko. Ja myślę, że dzisiaj to porobię. No, często mi się nie udaje, a dzisiaj faktycznie w końcu mam nadzieję, że wygram. No, o, ja słyszę. Czekajcie. Gdzieś tu chyba w tej trawce coś tu piszczy, w tej trawce. Uwaga, idziemy, czy tu jest Rafał? Ja na razie tutaj robię takie rozeznanie, pochodzę sobie właśnie tutaj po tym zamku, zobaczę, czy są jakieś komnaty czy coś, tak jak mówiłam wcześniej, a później poczekamy, jak strefa się zmniejszy. Mam nadzieję, że się zmniejszy. Ja nie mam minimapki, a zawsze miałam, także nie wiem, czy teraz, czy będzie się zmniejszać, czy nie. I chciałam powiedzieć, że wtedy właśnie wykorzystam swoje 5 minut, mam nadzieję. A teraz na razie na spokojnie. Na spokojnie, Ewela, nic się nie martw. Ja dopiero 3 osoby wyeliminowałem i ja sprawdzam sobie tą pewną opcję, o której mówiłem widzom tutaj na samym początku. Więc jak możecie zobaczyć, działa to po prostu tak wyśmienicie, że to jest coś niesamowitego. Więc ja przechodzę do roboty i mam nadzieję, że ktoś się chowa dokładnie w tym miejscu. Zaraz tutaj wejdziemy do tego. A Rafał mówi, albo kłamie, albo coś tu nie gra, bo mi pokazuje, że jest 50 na 50 osób. Także, albo tu było więcej i dlatego nadstan. Także dzisiaj mamy tutaj większą moc. Mam nadzieję, że to się uda. Czy się nie da tak? Wydaje mi się, że po prostu licznik się zepsuł. A on był zbugowany, jak budowałem tą mapę, więc na to raczej bym nie patrzył. Dobra, przechodzimy tutaj. Co to ma być w ogóle? Proszę państwa, co tu się dzieje? Co to ma być? I jeszcze tu troszeczkę, proszę bardzo. Prawie go już mamy.
Ej, Poczekaj, mamy go. Gdzieś słyszałam, gdzieś to słyszałam, ale tu naprawdę jest ciężko. Jeszcze Rafał tak głośno gada na tym Discordzie, że ja nie słyszę jego strzałów, tylko jego gadanie. Także Rafał, jak kogoś masz, to po prostu siedź cicho, dobra? No właśnie mam tutaj ziomeczka, a on się nie spodziewa, co ja na niego szykuję. On się tego nie spodziewa. Tak mi się wydaje. Ej, mam taktykę. Nie iść zobaczyć i nie dojechać Rafała teraz, tylko przez okienko jakoś zobaczyć, jakiego ma... Dobra, musimy użyć pewnej rzeczy. Widzieliście to? Ja to mówiłam w tej chwili i ja to ten. Także wiem już jedną rzecz. Nie będę tutaj mówiła, żeby Rafał nie wiedział, ale mam już pewien trop. Ja powiem tyle, jak mi się dzisiaj nie uda wygrać, to po prostu widzę, że wszyscy możecie napisać w komentarzu Rafa Bambik. No dla mnie to będzie bardzo przykra wiadomość, jeśli faktycznie się to nie uda, ale na razie nikogo nie widzę, więc mogę sobie przejść. O, widzicie? Nie działa to. Nie wiem dlaczego. Ej, miałam cię na celowniku. Miałam cię na celowniku. I czemu ja nie strzelałam? Dobra, ale przynajmniej wiem już, kim jesteś, jaką masz płeć. Ale tych facetów tutaj troszkę jest, także jakiś tam trop już jest, ale no na razie i tak dalej ciężko. No jak mogliście zauważyć, Ewelina co dopiero cały czas koło mnie chodziła i mnie nie zauważyła, a najlepsze jest to, że ja co dopiero stałem sobie z bronią w ręku. Taka ciekawostka. Co ty gadasz? Ej, 49 osób jest! Zadziałał licznik, licznik działa! Czyli być może po prostu mamy więcej osób na mapie, ale raczej, no nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Słuchajcie, pomysł jest taki, strefa w ogóle się już zmniejsza. Aha! Dobra, ja muszę przyspieszyć, bo ja tutaj za wolno to wszystko robię i strefa zaraz będzie mała i ja będę miał przypał z tego wszystkiego i na tym się skończy, ale dzięki temu, że mam tutaj niesamowite umiejętności, mogę to zrobić no w bardzo dobry i szybki sposób. Mi właśnie o to chodzi, żeby tutaj strefa się zamknęła, było mniej miejsca i żeby wszyscy byli w takiej kupeczce i żebym ja wtedy zauważył. Oj. No, o, dobrze. Tu był strzał jakiś, ja tu widziałam jakiś błysk czy coś. Ej. Ja mam dopiero 6 osób, no to jest... Kiedy ta strefa się zamknie? Już się zamyka? Ta, ona się już zamyka. Oni mają za dużo życia mają. Ja spadłam. To dobrze, bo ja właśnie wiedziałem, że jesteś obok mnie. O kurde, dobra, nie mogę tak ryzykować, bo zaraz będzie źle ze mną. Jeżeli na sam koniec zostanie 5 osób i ja, to znaczy, że wygrywam. Jeżeli zostanie mniej, to niestety przegrałam. Chyba, że znajdę Rafała, to oczywiście wtedy wygrywam na 100%. No, giń! Widzieliście to? Ej, przecież on tu był i go nie ma nagle. Ja właśnie, szczerze powiem, że cię widziałem co dopiero. I w sumie wydaje mi się, że wiem, gdzie się przemieszczać. Jesteś teraz koło... jesteś w takim budynku, no, w takiej wieżyczce i siedzisz w tej wieżyczce. Jesteś tutaj którymś z tych gości. Ej, tu mam dwóch gości, czyli by się zgadzało. To jest Rafał. Jeszcze takie ręce wysłał rozłożone. No, wybieraj, który to ja, Ewela, wybieraj. Ja cały czas cię widzę. Widzę cię cały czas. Ten. Ten, co tańczy tutaj. No to weź mnie wyeliminuj po prostu. Nie, bo ty tak byś nie mówił tak to. No widzisz, strzeliłem tam. Ty skubańcu, nie trafiłam nic. A jakie ty masz bronie, bo muszę uważać też na to, jak dostanę na głowę, to będzie źle. Nie powiem ci, ja tutaj specjalnie, aha, i tak nie mogę chodzić z kilofem, ale mam czerwony kilof, także dobrze i tak, że nie mogę z nim chodzić, bo byś miał łatwiej wtedy. Dobra, mamy kolejną osobę, dostał. Dobra, czas zmienić lokację, bo Ewela już wie, gdzie jesteśmy. Ej, jak ty wychodzisz na tą wieżyczkę tam? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę, Ewela. Ja też tam chcę wyjść. Wow, myślałem, że to ty obok mnie jesteś. O, a ty byłeś na tej najwyższej wieżyczce? Tak, na tej najwyższej byłem. Dobra, mamy tu kolejne osoby i to dwie. Jeden sobie tutaj wstawia zdjęcie na Instagrama. Elo, byku, nie ma przeglądania Instagrama teraz, byku. Teraz walczymy. Walczymy o przetrwanie. Ej, gdzie się tam chowasz, kobieto? Patrzcie się, jaki cień tutaj szeryfa. Szeryf rządzi. Ja trochę postraszę Rafała. Może zrobi tak. Aaa! I wtedy będę wiedziała, że to on. O nie, on wyczekał. Patrzcie się, jak on mnie wyczekał. Ja uciekam stamtąd. Kurczaki, spadłam na... O, tu jakiś ktoś ucieka. Kto to jest, chłop czy baba? Baba. Kobieta, a nie baba. Udało mi się wytrwać. Eweli tutaj obok mnie nie ma. Dobra, skąd mamy, wiesz, kolejną osobę. No, domyślam się po prostu. Widziałem, gdzie uciekasz. No i tak jest. Jest jak jest, Ewelcia. Ułożysz choinka.
Ja pierniczę. Jezu, dobra, jestem. Oh, już myślałem, że przegram. Jej, ile masz HP? Nie mogę ci powiedzieć. Co tu się w ogóle wydarzyło? Jakby mi się udało trafić więcej strzałów, to mogłoby być już po tobie. A czy wiesz, jakiego mam skina, czy nie? Chyba tak. Jakiś facet ciemny taki, krótko ścięty. Tylko takich facetów jest mnóstwo i ja nie mogę każdego wyeliminować, bo wtedy by pół mapy tutaj padło. Ten... Dobra, mamy dwie osoby. Rafał chyba jest taki, czy to jest on? Bo tam było słychać strzały. Dobra, kogoś tam trafiłem znowu, bardzo dobrze. Problem jest taki, że nie wiem, gdzie jest Ewelina, ale zaraz się tego dowiem. Ewelina jest dokładnie w tym miejscu. Widzisz mnie? Widzę, widzę. Właśnie strzelam do gościa, który stoi obok ciebie. Ale patrzcie się, jaka tu taktyka. Dobre. I ta mapa w ogóle fajna nachowanego. To są fajne kryjówki. Mi udało się zmienić lokację w miarę szybko. Okej, mamy tu ziomeczka. To traf go, Rafa. Patrzcie tam, przesuń się. Było coś widać. Ja muszę zobaczyć, gdzie ty jesteś. Dobra, widzę, widzę, widzę cię, Ewela. Tu było coś widać. Za tobą jestem. Widziałaś mnie? Byłem za tobą. Stoję za tobą teraz. Nie denerwuj jestem, mnie. Jestem tym blondynem. No, jasne. Ej, ja teraz robię kampę. No widzisz, strzelałem. A, no i co? 45 osób, także jeszcze dużo osób, także na spokojnie. Ej, co? A nie, 13 minut, myślałam, że... To jesteś ty, ten tu. Cały czas za tobą stoję. No eliminuj, eliminuj mnie, Ewela. Eliminuj, dawaj, nie wstydź się. Jakbym strzelała, to ty byś uciekał. Nie, no nie, bo ja się poddaję po prostu. Widzisz? Ale... Kucnąłem ci plecami. Poddaję się. Nie, to nie ty. Ty byś uciekał. Ty trolu! Ty trolu okropny! Jak ja to wygram, to będzie cud. Właśnie, jak ja to wygram, to będzie cud. Zapomniałem o jednym cheatie, który powinienem mieć, tak szczerze. Siema, Rafa. Siema, co tam? Ej, tu jest dwóch gości takich podobnych. Ten i z tą fryzurką na bok. Ja nie wiem, który ty jesteś w takim razie. Dobra, mamy kolejną osobę. Bardzo dobrze. 14 osób. W sumie to jest chyba najlepsza lokacja na tą chwilę, którą udało mi się znaleźć w tym odcineczku. I lecimy, widzowie, lecimy, dosłownie lecimy tam. Myślałam, że to będzie Rafał, bo tutaj ktoś padł, a tu jakaś babeczka. Ale Rafał mówi o dobrej miejscówce, to tutaj jest właśnie... Ja tu nie wiedziałam, że takie tu są rzeczy. Są różne rzeczy, tyle ci powiem, Ewelcia. Ale kozak! Czuję, że jesteś gdzieś blisko mnie. Tyle ci mogę podpowiedzieć. To ty tu... Ej, co tych facetów jest takich podobnych tak dużo? Trzeci facet taki, który... Ja nie wiem, który ty jesteś w takim razie. Strefa jest coraz mniejsza, a ludzie mają chyba za dużo życia, tak szczerze. Muszę następnym razem troszeczkę mniej dać tym twoim mieszkańcom, bo ciężko jest wyeliminować ich. Ej, tak szczerze, to ja czuję, że tu masz jakąś komnatę, jakieś... Ale miałeś nie używać cheatów, a masz ducha, to jak to jest możliwe? Nie no, jak miałem nie uczyć? Nikt tak nie mówił. Mówiłeś, że nie masz komnat i wszystko na legalu, a tutaj co? O, ja cię kręcę, myślałem, że to ty. Ale jednak to nie ty, na szczęście. Czekaj, czekaj, ja to jeszcze wygram. Ja cię tutaj spotkam gdzieś. Ja mam dopiero 16 fragów i jest naprawdę bardzo źle, a mam 10 minut. Ej, no nie, to tak się nie może, tak się nie może stać. I w ogóle wszyscy jakby nie wiem, gdzie byli. To pokazuje to, że ta mapa jest mega, mega, mega duża. Jest mega, mega, mega duża i ciekawy jestem, gdzie są po prostu ludzie, nie? Tutaj będzie ukryte przejście. A dzień dobry! A co tu się dzieje? Co to za kampy? Taniec. Sprzątamy tu. Dobra, widzę Ewelę. Nie widzisz, bo ja jestem w ukryciu. Widzę, jak widzę, Ewelca, widzę, widzę. Ja tu wszystko wiem. Jak mnie widzisz, jak mnie nie widzisz, bo ja jestem w ukrytej komnacie. Okej. Okay. Czemu tam nie wszedłeś, niechcący? Nie taki jest plan na ten odcinek, Ewela. Żeby się poddać. A jaki masz plan w takim razie, powiedz? Wygrać, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. No zostało 10 minut. Strefa za 12 sekund się zmniejszy. Nie, ona idzie cały czas? Nie, ona się zmniejszy za 12 minut. Sekund. Za 4, za 3 się strefa zmniejsza i uwaga... Mam 10 minut na eliminację jeszcze... 25 osób. Nie, ona teraz szła. No nie wiem, jak ona szła, jak ona stała w miejscu, ta strefa. 43 osób. By. Bardzo dobrze.
Gracz moczy Ewela YouTube balonem z wodą. Kto to? To byłeś ty? Ja mam anonimowe te. Widzowie, czas przejść do tego, co przyszykowałem. I wydaje mi się, że to, co teraz użyjemy, będzie zbyt mocne. Nie no, tak szczerze, to nie mam już nic. Nie mam już nic. Rafał, tak szczerze, to ja teraz widzę same babeczki. Faceci, nie wiem, pochowali się gdzieś, albo ty się pochowałeś, ja nie wiem. Nic nie słyszę, nic nie widzę. No, 20 osób jest wyeliminowanych, czyli powinno być jeszcze tu gdzieś 30 osób, ale ja tego też nie widzę, żeby oni gdzieś tutaj byli. Dobra, kampimy. W takim razie kampimy i patrzymy przez okienko. O. A nic, gościu się trochę, no. Trochę się wkopał, ale mamy go. Mamy go. Myślałam, że widziałeś mnie. No nie, amunicja mi się skończyła. Szybko. Szybko. Parkour. Nie, i spadłam znowu. Jak to jest możliwe? Tu stali ci sami kampią we dwójkę. Ej, ja tu już nawet nie wiem, jak wyjść stąd na górę. Już lepiej ma być na górze niż na tym dole. Bo na dole to nic nie widać. O, 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 o. Ewela gdzieś tu jest. Ej, nie... Dobra. Nie wiem, czy ja kogoś widziałam z bronią, czy to były ręce, jak on skakał, tak? Dobra. Jest coraz lepiej, jest coraz lepiej, Ewela. Nie podoba mi się to. Dobra, ej, dobra, przyspieszamy. To jest ta chwila moja. Dobra, ja tutaj kampię. Tu mnie nie znajdziesz na pewno. I tutaj patrzcie się, tu pójdzie i tu go porobimy. Tylko musicie iść stąd, bo mnie zdradzacie. Nie wiem, czy wiecie. Rafał. Słucham. Gdzie jesteś? W miejscu, w którym nie chciałabyś, żebyś wiedziała. A, nie ma takiego. Uciekaj stąd. Ty mnie widzisz? No widzę, ja strzelam do ciebie. Ja myślałam, że ty do kogoś mówisz. Ej, co ty z mnie słyszałeś, co ja mówiłam? Nie, nie słyszałem, ale widziałem, że się tam gdzieś patrzysz na mnie. Skąd ty to widziałeś? Pokaż się tu. Po prostu. Jak ty tam wychodzisz? Wychodź stamtąd, trolu! Dobra, mamy 26 osób. Ktoś padł. Tropiciela cieni? Rafał. Nie chciałem tego zrobić. Naprawdę nie chciałem. Dobra, wchodzimy sobie tutaj do środeczka. Proszę bardzo. Ciebie już tam nie ma u góry. Ja nie wiem, jak tam wychodzisz. Dobra, trzeba przyspieszyć. Mamy 5 minut. Muszę zrobić jeszcze 20 kili, Ewela. Dobra. Także trzymamy cię. Ja po prostu... Nie wiem co. Nie wiem. Wszystkich do mnie zbiorę i po prostu tak zrobimy. Albo strzelam do każdego. Chociaż dużo osób jest jeszcze. Ja może ich do schronu wszystkich zabiorę. O, to by było dobre. Po prostu muszę chodzić koło moich typków, żebyś ty nie miał jak ich porobić. Jest źle. Ogółem jest bardzo źle. Wiesz, że ja straciłam dużo życia przez ciebie? Bardzo dobrze odchodziło. Ło! Oni tu w schronie wszyscy siedzą. Ja cię kręcę. Ej, to jest dobre, dobre. I chodźcie tutaj. Ej, ja tutaj ich obronię wszystkich. Patrzcie się, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 osób, Rafał, mam w schronie. Ej, ja wszystkich będę tutaj zaprowadzać. Zginęłam! O nie. Zginęłaś naprawdę? Tak. No i widzowie, myślałem, że dzisiaj wygram, a dzisiaj znowu przegrywam, bo zabiłem szeryfa. No normalnie to jest jakiś hit.